Na boxpiprapy.pl odbyły się już dwa eventy, w których można było zdobyć customowe przedmioty. Między innymi takie jak topór Tora, talizman siły, kusza przyciągająca czy kij baseballowy. Ja w dzisiejszym odcinku postanowiłem zdobyć wszystkie możliwe przedmioty z tych dwóch eventów. Ile na to wszystko wydałem? Musicie oglądać do końca, żeby się przekonać. W tym odcinku losuję dla was 200 miliardów. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać komentarz o swój. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku, wyświetla się właśnie na ekranie. Dobra widzowie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, w tym odcinku zdobędę miecz 40, a raczej kupię miecz 40, no i zrobiłem to w sumie podczas mojego ostatniego live'a, na który bardzo serdecznie zapraszam. Wbijajcie na live'y, one są co dwa dni tak mniej więcej, czasami codziennie, no różnie to jest, więc zostawcie dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy te streamy po prostu są. Generalnie kupiłem ten miecz bodaj za 790 miliardów, uważam, że jest to spoko cena, no i myślę, że ten miecz naprawdę pomoże mi w klepie. Pewnie zastanawiacie się też, dlaczego mam aktualnie zresetowane statystyki, a stwierdziłem, że zrobię Zero Deadów Challenge, czyli spróbuję jak najdłużej nie zginąć na boksie. Pewnie dzisiaj już zginę w odcinku i będę płakał, że straciłem moje najlepsze itemy, jakie dotychczas miałem, bo mam całego seta 40 oraz miecz 40, brakuje tylko tak naprawdę elitry do kompletu, no ale fajnie by było, że tak powiem, jak najdłużej wytrzymać bez deada. Ponadto w tym odcinku tworzymy sobie oczywiście kluczyk do skrzyni eventowej i zrobimy to nawet za chwilę, żeby tradyci stało się zadość. Generalnie tworzyłem około 10 tych skrzynek eventowych, no i powiem wam szczerze, że jestem załamany tym dropem, bo połowa razy to był trafiony rapy box, a połowa razy to był trafiony, znaczy to była trafiona nieskończona fajerwerka. Szczerze mówiąc, jestem na lekki, albo raczej na gigantyczny minus. No ale mam nadzieję, że za chwilę otwierając tą skrzynkę eventową będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ trafię talizman siły. Także co, podbiegamy, klikamy otwórz z animacją i trafiamy talizman siły. Ja to po prostu czuję w kościach. Czy to będzie hak Batmana? Hak Batmana? No i powiem wam szczerze, że to jest znakomity drop. Hak Batmana na ten moment kosztuje ile? Hak Batmana kosztuje 320 miliardów. Czyli powiem szczerze, że no na jakiś długi, na duży minus po prostu nie jestem. Więc jest naprawdę całkiem przyjemnie jak na to, co trafiłem ostatnio. Taki hak Batmana daje nam coś takiego, pyk, i sobie wychodzimy z każdego kobłeba. Jest to strasznie OP rzecz. Postanowiłem, że nie będę was zanudzał kupowaniem tych przedmiotów z rynku, bo trwałoby to naprawdę moim zdaniem chyba w nieskończoność. Właśnie odpaliłem kalkulator i podsumowałem, ile za wszystko łącznie wydałem. No i teraz pomyślcie sobie w głowie, jaka to może być kwota, oraz napiszcie ją w komentarzu. Po prostu zabawmy się, ile kosztują wszystkie możliwe przedmioty eventowe kupione razem. No już wam mówię, moi drodzy. Napisaliście komentarz? Mam nadzieję, że tak. Łapka zostawiona. 3,5 biliona. Tyle zapłaciłem za wszystkie przedmioty eventowe. Nie kupiłem tylko jednego, że tak powiem, przedmiotu eventowego, no ale już nie chcę go kupować, bo to szkoda mojego miejsca w Enderchestie, jest nim kill of czasu. Jest to najgorszy przedmiot eventowy, jaki kiedykolwiek powstał. Tak, mamy wszystkie przedmioty eventowe kupione. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. Mamy dwa haki Batmana, bo przed chwilą trafiłem hak Batmana. Już takie coś jak rapy boxy, które oczywiście można trafić, pomijam. Tego nie liczę jako przedmiot eventowy. No i tak prezentują się wszystkie możliwe przedmioty eventowe. Kilofu czasu tutaj nie ma, ale wspomniałem przed chwilą, dlaczego go nie ma. Szczerze mówiąc, nie będę tego sprzedawał, tylko będę to trzymał, no bo wiadomo, z każdym update'em cena tych przedmiotów będzie drożeć, a mi jakoś się nie śpieszy, bo mój ekwipunek na ten moment wygląda naprawdę fajnie. Generalnie, kiedy nagrywałem ten odcinek, było zaledwie 7 przedmiotów możliwych trafienia w skrzynce eventowej, a zostały dodane 3 nowe. Bilet, talizman szybkości oraz mikstura nieskończonego stręża jedynki. Ja tego nie będę teraz wykupował, że tak powiem, na siłę. No, ten talizman szybkości kupiłem jako, wiecie, taki dodatkowy artefakt, ale szczerze zdziwiłem się, że właśnie od wczoraj, bo ja to nagrywałem w czwartek, dodali nowe przedmioty. No szczerze, mega dziwne i mega dziwny ruch, no bo tego nie było w sumie od początku, także mega jestem z tym zdziwiony. No ale dobra, skoro to dodali, to okej, okay. Tego mikstury nieskończoności już nie będę kupował, ale talizman szybkości sobie kupiłem, pyk, kładę sobie go i co? No i mamy speeda 2 i zapierdzielam jak Messerschmitt. Okej, wszystkie itemy są skompletowane tutaj do szalkera, które zdobyłem, no i co? Bierzemy sobie talizman szybkości, bierzemy sobie oczywiście talizman siły, bierzemy sobie hak Batmana, no i idziemy się klepać. Myślę, że naprawdę da nam to ogromną przewagę, myślę, że kija baseballowego akurat na póki co nie będę brał, no ale idziemy w takim razie na strefę eventową, no bo są te przedmioty eventowe.
eventowe, więc trzeba je na strefie eventowej wykorzystać. Tylko ja może sobie ten shulker odłożę, żeby tego od razu, że tak powiem, nie stracić. Okej, no i co? Mamy tutaj pierwszego typeczka, który sobie przyszedł na strefę eventową. On chyba nawet nie ma totemu, że tak powiem. No i to powinien być łatwy kill dla nas od razu na start. No i pyk, Tomek to szef 18 darmowego rankingu, także fajnie. No i sobie powiem wam tak, jeżeli kogoś będę gonił, no to będę kładł szybko sobie talizman siły, a tak będę biegał sobie tutaj z talizmanem siły 2. Znaczy będę kładł talizman szybkości. No i dobra, tu jest jakaś klepa. No i Ghostu jest dojeżdżany, że tak powiem, przy ścianie. No i kill dla mnie wpada już kolejny, więc mega fajnie. Okej, okej, bo zacząłem dostawać oklep, więc zakładamy sobie totem. No już myślałem, że tutaj zostanę wybombiony. Dobra, 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 bo my chłopaki tu zaczęli nieźle bombić, więc ja sobie ucieknę. Ogólnie nikt praktycznie nie kopie tej wełny pomarańczowej. Mnie to zastanawia. Ona jest tak totalnie chyba nieprzemyślanie zrobiona, że no nie opłaca się jej kopać. Szkoda, że administracja rapy jakoś w trakcie tego eventu tego lekko nie ulepszyła, bo drop z niej naprawdę jest dosyć niski. No i szczerze mówiąc, mało z tego osób korzysta. No i większość klepy jest jednak na tych silver fishach właśnie niż na wełnie pomarańczowej. No ale to nie zrobili tego, więc trudno. Ogólnie tak sobie pomyślałem, że jak już nagrywam odcinek i jest to taki odcinek eventowy, to tworzę sobie jednego rapy boxa. Coś mi się wydaje, że jest to dzień, gdzie właśnie trafi mnie 40 z rapy boxa i trafiłem 5 saturnowych pyłów. Chyba F. No i właśnie ludzie też piszą na czacie F. Kurde, Felek. Jajajajaj. Dobra, może jeszcze jednego rapy boxa otworzę? Dobra, otwórzmy sobie drugiego rapy boxa. Tak o po prostu. Klata 40 Thanosa. Ja pierdykam, ale F. Aż mi serce boli. Ja pierdykam. Najgorsze jest to, że ja mam lekkie lagi komputera od paru dni. No i, że tak powiem, ciężko mi się dosyć klepie. Muszę uważać tutaj na bitki, żeby mnie gdzieś właśnie nie zlagowało. Ten ziomek ma seta 40. No i fajna by była z nim klepa, gdyby nie fakt, że tu jest dwóch typa. I szczerze mówiąc, nie wiem, w którego mam celować. Dobra, Adasiowi pada totem. No i pyk, dojeżdżamy Adasia pięknie. Adasia też ginie. Dobra, szybko speedzik włączany na rejony. No i to jest super, nie? Włączam sobie speeda, no i Adasia generalnie klepie. Tylko Adas i tak zdążył odlecieć, a to jest jakiś ziomek w bez seta, że tak powiem. No elo, stary. O, pół serca zostało mi odleciał. No nieźle, nieźle. A ten co, kurde, gościu, co ty chcesz ode mnie? Weź, spadaj na drzewo, chłopie, daj mi spokój. Okej, z tego co widzę, najtańszy rapy box na rynku kosztuje aktualnie 400 miliardów, więc w sumie nie jest to taka zła cena. No i powiem wam szczerze, że mógłbym nawet sobie takiego rapy boxa kupić. Tylko wydaje mi się, że ja muszę wystawić tą klatę Thanosa, bo ona nie jest mi potrzebna, więc ja sobie tutaj od razu te pyłki saturnowe sprzedam. Mam 350 miliardów, no i to wystawię za, nie wiem, 80 miliardów. Chyba powinna taka klata zejść, albo w sumie raczej upewnię się, ile ona kosztuje. Wstawiamy to za 130 miliardów. Żeby sobie szybko zeszło. No i mam nadzieję, że szybko zejdzie i kupimy sobie rapy boxa. Więc będziemy na minus tylko jednego rapy boxa. Więc no nawet nie jest źle. No i pyk, pięknie kupujemy rapy boxa za 420 miliardów. No i jeszcze już w naszym ekwipunku. No i mamy znowu 7. Ogólnie nagrywam sobie to w piątek o godzinie 21. No i właśnie za chwilę będzie dostępny plecak na serwerze. No i na serwerze jest prawie 10 tysięcy osób. Także powiem wam szczerze, że mega wynik. No i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie na plecaku. No bo szczerze mówiąc, taki plecak to tak mało znaczący przedmiot jest. No ale jak już go dają, to sobie poczekam. No i zobaczymy, co z niego trafimy. Dobra, oni zamiast dać plecak, to napisali, że 1200 osób na serwerze. Fajnie, ale chcę plecak! Halo, gdzie jest plecak? A i generalnie wam powiem chyba, że zostaliśmy skamowani na plecak, bo ja go nie dostałem. A czy inni go dostali? Też nie wiem. Dobra, kij z tym plecakiem, ja chcę się klepać. Oj, na przykład tu jest ziomek stojący w miejscu. I co on robi? Po prostu stoi w miejscu? O, miał laga, co to było? Okej, tu jest kolejny typek, który kopie sobie pomarańczową wełnę. Szkoda, że nie mam grantu pajęczego. Dobra, na dwa hity zostało mu pół serca. Szkoda, że go nie dojechałem. Kurde, wiecie co? Ja biorę granat pajęczy i będę go przy sobie nosił. On się mega jednak przydaje na tej strefie. O, jest i mój wymarzony plecak, który chciałem dostać. Uwaga, co z niego trafimy? Mam nadzieję, że jakiś item potrójny, bo może jeszcze uda mi się zbierać jakoś w miarę szybko, że tak powiem. No dobra. Trafiłem item akurat pojedynczy. Mega lipa. Okej, na przykład jest taki typek sobie na wełnie, pyk, rzucamy mu. O Jezu, sam w to wpadłem. Ja pierdykam, no ty, ja. Okej, ja się tutaj skampię na drzewie, bo tutaj są te silver fishe. No i właśnie kogoś poczekam, kto stanie w miejscu i rzucę mu taki piękny pajęczy granat. Mu takiego ninja, no chcę mu zrobić takiego, wiecie, lekkiego pranka, bo on mnie nie widzi. O Jezu, znowu będzie spam. No chodź tu, stary, w moją stronę, dawaj, chodź tu.
Nie no, nie chcę typek podejść w moją stronę, stary, dawaj. Dobra, pajęczy granat na gościa, cyk, no i we dwóch go bombimy. Dobra, pyk, typeczek jest tutaj bombiony we dwóch przez nasz, przeze mnie, przez tego Wiktora, tylko on ma dobrego seta i dobre perki, plus są lagi na serwerze, więc typkowi nic, że tak powiem, nie zrobimy. Za to tego Wiktorka możemy za chwilę zbombić, on na pół serca odleciał. Ajajaj, oj, tamten też odleciał. Dobra, no to teraz bierzemy się jeden na jeden z tym gostkiem, który ma dobry set, to jest bodajże set 37 Pantery, więc naprawdę całkiem nieźle. Ale są takie laki, dobra, padł mu totem. Padł mu kolejny totem. No i ziomek odlatuje, no ale oklep dostał niezły. Dobra widzowie, ja w tym miejscu chciałbym zrobić takie lekkie podsumowanie eventu szkolnego, jak go oceniam. Bo wydaje mi się, że już niestety nie uda mi się otworzyć żadnej skrzynki eventowej, gdyż w całą sobotę mnie nie będzie. A w niedzielę może być różnie ze zebraniem, że tak powiem, poczynnych itemów. Ale jeżeli mi się uda zdobyć skrzynkę, no to oczywiście wam pokażę w odcinku otwieranie. No i może coś zainwestuję parę bilionów właśnie, żeby zrobić taki wielki, potężny opening skrzyń eventowych. Ale generalnie rzecz biorąc tak, podsumowuję ten event naprawdę bardzo przyjemnie, bo zostały dodane ciekawe przedmioty. Między innymi przedmiot, którym jest talizman siły, jest to dla mnie no najciekawszy, no i przede wszystkim najdroższy przedmiot i bardzo się cieszę, że go mam. No i powiem wam szczerze, że on będzie robił mega robotę na, że tak powiem, zwykłej strefie do klepy, ale też wiadomo, będzie bardzo ryzykowne z nim chodzić na klepę, no bo można zginąć, więc zapewne jeżeli już go będę brał na strefę do klepy, to będę chodził, że tak powiem, z ochroną, żeby robić jakieś trapy czy tego typu inne rzeczy. Także na pewno go zobaczycie nieraz, jak będę go używał na odcinku. No i będę go wykorzystywał w słusznych celach. Kolejnym itemem, który najbardziej mi się przydaje, ale niestety go dzisiaj nie wykorzystałem w odcinku, jest hack Batmana. I kiedy jesteście w kubłebie, wam zademonstruję, pyk, rzucacie sobie tutaj pajęczy granat, pyk, robicie coś takiego i możecie stąd wyjść, tylko to trzeba tak umiejętnie fajnie zrobić, no, ale generalnie da się coś takiego zrobić, tylko musicie, wiecie, jak jesteście tutaj, no to musicie rozwalić sobie akurat tego kubeba, no i wtedy wychodzicie, no bo jak jesteście w kubłebie, to on was nie wyciągnie, no wiecie, o co chodzi. No i trzecim takim przedmiotem, który najbardziej mi się podoba z tej tutaj eventów, to jest topór Thora. Bo jest to, że tak powiem, taki mały powrót do mojej historii, czyli UHC, gdzie ja tam Axe of Perunem grałem. Kto wie, co to UHC, kto wie, co to Axe of Perun, będzie wiedział, o czym mówię. No i nieskończona fajerwerka, rzecz, która naprawdę mega się przydaje. A tutaj jest jakiś ziomek, który sobie przyszedł, on chyba mnie nie widział. Jeszcze zrobiliśmy killa na boczusiu, więc idealnie. No, także te cztery przedmioty są według mnie najlepsze. Wy możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tych przedmiotach.